Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim. Chris Rudolph, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Następny odcinek ze spotkania warsztatowego pod tytułem Nowe Wzorce Myślenia. Pojedziemy teraz w tym odcinku z tematem jak wyjść z Matrixa. Jak zwykle mam przy sobie ściągawkę po to, żeby nie zapomnieć o jakichś wątkach, które mogą być bardzo istotne. No i jeśli macie jakieś pytania, to do uczestników dzisiejszego spotkania, to śmiało będziemy rozwijali. Jak wyjść z Matrixa? Oczywiście dla tych, którzy chcą, bo inżynier Mamoń na pewno wychodzić z Matrixa nie będzie. Nie wiem jak z Koziołkiem Matołkiem, ale bardzo go lubię i być może tam będzie nadal po szerokim szukał świecie tego, co jest bardzo blisko. Więc żeby dać sobie radę z Matrixem i z tymi sytuacjami, które mogą nas wciągać czy nawet gnębić, warto by było zastanowić się, czym dla nas jest Matrix. Ten cały system, który w tej chwili zabiera ludzkości wolność, który zabiera nasze dobra i tłamsi na każdym kroku. Niedługo jeszcze dojdą jakieś strzelanki i jakieś sprawy związane z zielonymi mundurami, może innymi również. I warto wtedy wiedzieć, jak moglibyśmy podejść do tematu i jak sobie z tym poradzić. No, świat jest taki, jaki myślisz, życie jest takie, jakie myślisz, że jest. I może zaczniemy od tego powiedzenia, bo ono bardzo ważne jest w tej całej sytuacji. Więc jeśli traktujemy Matrixa poważnie, jeśli traktujemy Matrix jako coś prawdziwego, to oczywiście Matrix taki będzie i będzie miał wszystkie atrybuty swojej prawdziwości. A więc cały terror, wykorzystanie, tłamszenie, oszukiwanie, gnębienie. No tutaj do Orwella kieruję i do Huxleya, jakbyście chcieli rozwinąć temat. Więc dobrze jest w takiej sytuacji uznać od razu dla samego siebie, nie musimy tego wszem i wobec rozgłaszać, że przede wszystkim Matrix jest nieprawdziwy i jest nielegalny. Jeśli wyjdziemy z takiego założenia i będziemy to kultywowali cały czas, to w pewnym momencie on taki się stanie. Pomimo tego, że będzie nas nagabywał, wysyłał jakieś sygnały, drażnił, starał się zastraszyć, to jeśli cały czas będziecie uważali, że Matrix jest nieprawdziwy i nielegalny, to on w końcu taki się stanie. Ja na przykład od pewnego czasu wyobrażam sobie moją sytuację związaną z rzeczywistością, w której się obracam, w świecie, w którym żyję. Z tym, że może troszeczkę u mnie jest inaczej, ponieważ ja od lat jestem solistą. Nie łączyłem się w żadne grupy. Jeśli byłem, to tylko tak powierzchownie wspomagałem te grupy, ale szybko dawałem dyla gdzieś na bok, bo ja lubię samotność, oczywiście nie tylko, ale w samotności czuję się bardzo dobrze i potrzebuję tej samotności, ale jednocześnie też nie identyfikuję się z jakimiś grupami. Kiedyś to byłem kibicem Legii, o rany, to było coś. Teraz to na to patrzę jak coś, co jest zupełnie nieprawdziwe, jakaś komiksowa układanka, sorry kibice, to nie o was chodzi. Jest to już nie w moim świecie. To samo było wszystkich innych, dotyczy i wszystkich innych rzeczy związanych z Matrixem. Ja to sobie wyobrażam, że stoję sobie gdzieś na jakiejś takiej górze wielkości Śnieżki mniej więcej, może troszeczkę wyższej. W dole, w dolinie jest jakieś miasteczko i w moim wyobrażeniu tym miasteczkiem jest Matrix. Ja wiem, że widzę Matrix, Matrix może widzieć mnie, ale de facto jesteśmy jakby w dwóch różnych światach. Wiem również, że Matrix może przyjść do mnie, ktoś z Matrixa. Wiem również, że ja mogę zanurkować do tego Matrixa, ale nadal jesteśmy dwoma różnymi sprawami. Wyobrażam sobie ten Matrix jako coś nieprawdziwego, jak historia, którą gdzieś przeczytałem w książce, ale która może ożyć i pojawić się prawdziwa, jeśli
Pozwolę na to. Jak coś, co odbywa się na innym kontynencie, niby wszyscy wiemy, że tam jakieś rozruchy, wojny czy tak dalej, ale to nas nie dotyczy. Przynajmniej tak uważamy, tak to czujemy. I to samo, taki jest mój stosunek do Matrixa. On nie jest, nie mam złego nastawienia do Matrixa, bo wiem, że Matrix daje mi możliwości doświadczenia i to takiego czasami ekstremalnego. On daje mi kontrast, przy którym mogę dopiero doświadczać takie bardziej soczyste rzeczy. Ale nadal, nawet jak zanurkuję trochę w Matrixach, tak jak teraz przyjechałem do Warszawy, to dla mnie to istny Disneyland, jak wyrwałem się z wioski. No, no tak, bo tyle kolorów i tak dalej, to nadal traktuję to tak, jakbym był w jakimś takim świecie nierzeczywistym. Jestem tu, rozdziawiam japę, jakie to fajne, jakie tego, ale jutro już będę miał ochotę dać dyla i pojechać z powrotem na wioskę i z jakimiś tam kotami czy dzikimi zwierzętami sobie przebywać. Więc tak można traktować Matrix i tak moim zdaniem należy. Im mniej dajemy uwagi temu, co jest w Matrixie, tym mniej Matrix ma wpływu na nas. To nie odbędzie się dla niektórych tak natychmiast. Ja rozumiem, że niektórzy mają uwarunkowania, praca, jakieś biznesy, jakieś sprawy rodzinne. Ale jeśli zaczniecie podchodzić w podobny sposób, jako i ja, do Matrixa, to zauważycie, że i te relacje międzyludzkie, biznesowe, zmienicie do nich podejście. Że już nie będzie to takie ważne i będziecie wiedzieli, że byliście w błędzie, traktując te rzeczy jako bardzo, bardzo poważne. To nie umniejsza tych spraw, od których się teraz odłączacie. One żyją swoim własnym życiem i bez naszej uwagi również będą żyły. Czyli bądź sobą i innym pozwól być sobą. To jest generalne powiedzenie, czy taka domena od Zelanda, Vadima, która pokazuje, że każdy jest własnym wszechświatem, każdy jest inny i nie należy innym wciskać się do ich życia i tego życia zmieniać. To samo z nami. Potraktowaliśmy rzeczy w ten sposób. Odłączamy się od Matrixa, jesteśmy gdzieś w oddali, nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi od tego Matrixa, po prostu jesteśmy gdzieś indziej i nie dajemy Matrixowi prawa do tego, żeby on był prawdziwy. To tak jak z tymi wikingami, o których mówiłem. To dopóki nie dopuścimy Matrixa do swojej rzeczywistości, to on będzie miał małe szanse, żeby tam wtargnąć. Oczywiście programy, których jeszcze nie wyczyściliśmy ze swojej podświadomości, programy, których jeszcze nie wyczyściliśmy ze własnej świadomości, mogą tego Matrixa przywołać, czy dać mu kod dostępu i on się wtedy pojawi. Ale jeśli wyczyścimy się z lęku, strachu, z tych niskich wszystkich emocji, które mamy tutaj na tablicy Hawkinsa, to wtedy Matrix będzie się oddalał coraz bardziej i będzie dla nas nierzeczywisty. Będziemy mogli do niego zanurkować i zabawić się tam, czy coś doświadczyć, ale to nadal będzie jak rzeczywistość w Disneylandzie, a nie w prawdziwym życiu. No bo życie jest w sumie grą, jesteśmy w jakiejś holograficznej rzeczywistości. Jesteśmy zlepkiem atomów, chociaż te atomy też nawet nie są takie, jak nauka podaje, bo to są takie grudki energii, a nie jakieś tam atomy krążące w koło, elektrony krążące w koło jądra. No ale to taka dygresyjka. Więc możemy potraktować to właśnie w ten sposób. Nic nie jest rzeczywiste, dopóki nie damy zgody, żeby to było dla nas prawdą, żeby było rzeczywiste. To trzeba wytrenować, to potrzeba trochę czasu, ale to funkcjonuje, bo to jest zgodne z mechaniką wszechświata. Założę brylę i zobaczymy, co tam jeszcze na ściągawce. Uważność to jest następna sprawa, która jest bardzo istotna dla nas. Uważność na każdym kroku naszego działania. Jak wspomniałem wcześniej, funkcjonujemy na zasadzie automatyzmów, funkcjonujemy ulegając automatyzmom programu. Tak już mówiłem wcześniej, ktoś nam nadepnie na odcisk, atakujemy agresją, odpowiadamy, bo tak nas nauczono. Jeśli się zastanowimy, wstrzymamy naszą decyzję na chwilę, przemyślimy to, co przed chwilą doznaliśmy, to często znajdziemy inne przyczyny niż myślimy.
Zwłaszcza dzisiaj bardzo przewrotna jest rzeczywistość. Ja wielokrotnie nauczony starymi programami i doświadczeniami zbyt szybko, nie tak dawno zresztą, wyciągałem wnioski co jest czym. I od razu wiedziałem według starej wiedzy, że to teraz to ma takie znaczenie, zadzieje się w ten czy inny sposób. A rzeczywistość pokazała mi takiego wała. Międzynarodowy znak protestu, jakby ktoś nie wiedział, można to tak pokazywać jeszcze. I okazało się, że efekt tego wydarzenia był totalnie inny, nawet nie byłem w stanie tego sobie wyobrazić. Więc to mnie przywołało do porządku i pokazało, żebym, i mówi Misiu, nie wyciągaj fałszywych wniosków. Zastanów się, co jest czym, nie idź do przodu, bądź spokojny, bądź uważny, przeanalizuj temat, spytaj przestrzeni serca, czym to było i po co to dla ciebie było. I warto jest trzymać uważność na każdym kroku, by nie wchodzić w automatyzmy. A automatyzmy, czyli te programy, które mówią, jak powinniśmy się zachować, czym jesteśmy, no bo jak jesteśmy na przykład kimś tam, no to musimy oddziaływać, czy tam działać zgodnie z naturą tego kogoś. A jeśli powiemy sobie, że jesteśmy tylko i wyłącznie świadomością, istotą ludzką, która doświadcza, wtedy te programy nie będą nas dotyczyły. I nawet jeśli ktoś nas krytykuje, opluje, czy tam będzie wygrażał się z daleka, to i tak będziemy wiedzieli, że nas to nie dotyczy. Tu robiłem kiedyś taką audycję pod tytułem Bądź jak woda, więc jak będzie ktoś chciał, to sobie luknie i tam zobaczy jakby rozwinięcie tego tematu. Uważność. Bardzo ważna rzecz, polecam i dobrze się żyje z tą uważnością. Później zauważycie, jak bardzo wiele zniewolenia mieliśmy w sobie, funkcjonując na zasadzie automatyzmów. To nie byliśmy my i wielokrotnie później sami dojdziemy do takiego wniosku, że wiele sytuacji rozwiązalibyśmy zupełnie inaczej, gdybyśmy wtedy byli uważni. Energia kreuje rzeczywistość i idzie za uwagą, to już mówiłem. Czyli nie zasilaj świata 3D, koncentruj się na nowej rzeczywistości, nie wierz w historię 3D, a staną się one nierealne. Jeśli chcemy wykreować sobie świat 5-6D, ale w ogóle, jeśli chcemy tutaj, w tej rzeczywistości żyć wygodniej i lepiej, to należy koncentrować się tylko i wyłącznie na sprawach, które nas dotyczą, których chcemy. Po to jest telewizja, filmy i tak dalej, te wszystkie media, żeby rozproszyć naszą uwagę i skierować nas na sytuacje, które nam nie służą. Więc odcinamy się od przeszłości, która niesie ze sobą naszej własnej, każdej swojej przeszłości, ponieważ w naszej przeszłości zapisane są negatywne wzorce, negatywne doświadczenia, lęki, no i fałszywe poglądy. Warto popracować, odciąć się od przeszłości. Ja mówiłem wielokrotnie, wywaliłem wszystkie pamiątki prawie z mojej przeszłości. Wspomnienia uwalniam, jeśli takowe się pojawiają, błogosławiąc je również. I to mi w jakiś sposób pomaga. Koncentruję się tylko na tym, czego pragnę. I nie zwracam uwagi na to, co dochodzi do mnie z mediów. Chociaż czasami lubię pogrzebać w internecie i zobaczyć, w którą stronę idzie świat, bo czasami mam jakieś wglądy i tak wzorem Jackowskiego lubię sobie tam przepowiadać, chociaż często nie trafiam w terminach. Jakoś tak się zdarza, że trudno mi termin właściwy wybrać, ale widzę, że te moje wizje w jakiś sposób się teraz realizują, chociaż w początkowej fazie wydawało mi się, że one zrealizują się 3 lata temu. No nieważne, nie chcę teraz determinować, bo jeśli uwierzymy w jakąś wizję, w jakiegoś proroka, w jakąś przepowiednię, to możemy ją wykreować i prawdopodobnie tak sobie wykreujemy. To zrobiłem taki wykresik, wezmę swój laserek i wam zaraz wyjaśnię, jak to sobie funkcjonuje. Mówię tutaj o świadomości konstruktywnej. Jesteśmy dzisiaj w czasach przełomu, w czasach bardzo wielkich zmian, przejścia na nowe stany świadomości, jeśli będziemy chcieli. Jest tutaj bardzo wiele wątków, które uderzają w nas
informują, co się dzieje i co może jeszcze się zadziać. To jest na przykład głód, który będzie produkowany niedługo celowo. To jest zamieszki i protesty. To są wojny i kataklizmy, czy docelowo nowy porządek świata, który ma być totalnym zniewoleniem, a nawet wręcz odhumanizowane nim istoty ludzkiej, zrobieniem z niej biorobota, bateryjki zacilające pasożyta już tak na dłużej. No i cóż, jeśli słuchamy wiadomości, możemy wpaść w jakiegoś typu lęki czy obawy przed przyszłością, a nawet może załamać się, że to w ogóle nie ma sensu, to życie w tej właśnie rzeczywistości. Niektórzy ludzie popełniają samobójstwa albo robią jakieś jeszcze dziwne rzeczy, uciekają gdzieś daleko w góry, czy tam zaszywają się w jaskiniach. Jest taki mechanizm, który kiedyś nazwaliśmy okiem cyklonu. Więc to polega na tym, że jeśli nie będziemy zwracali uwagę na te wszystkie wydarzenia, które przychodzą na razie w postaci informacji przez media trąbione, ale w przyszłości, gdyby pojawiły się w naszym życiu jako realne wydarzenia, też jeśli nie potraktujemy ich poważnie i nie potraktujemy, że one są prawdziwe, to możemy znaleźć się w tak zwanym oku cyklonu. To polega na tym, że Matrix, Wszechświat, te wydarzenia nas nie dostrzegają. Możemy być w samym środku wydarzeń i wszyscy jakby nie będą nas widzieli. Będziemy jakby, nie jakby, będziemy niewidoczni dla ludzi z systemu, ponieważ nie będziemy wibrowali strachem czy niskimi emocjami, złością, oceną, gniewem, pychą czy czymkolwiek takim. Jeśli będziemy stali w pozycji akceptacji i spokoju i harmonii, będziemy dla tych wszystkich negatywnych i szalejących sił niewidoczni. Źródło pokieruje nas w taką stronę, że znajdziemy się wokół cyklonu i żeby dookoła wybuchały bomby i jakieś inne dziwne rzeczy się działy, nas nie będzie to tyczyło. Zresztą są tam w jakichś przepowiedniach chyba biblijnych, że dla tych wszystkich uczciwych czy nie wiem jak to nazwano, prawdziwych ludzi, nie będzie tego całego Armagedonu, czyli włos nawet jeden nie spadnie. Słucham? Siądą na Arkę Noego. Uratują. Nie, to nie musisz być na Arce Noego. W tej samej rzeczywistości, w której mogą ginąć ludzie, tobie się nic nie stanie. Być może wtedy ten oko cyklonu, zobaczcie, tu są wszędzie zawirowania, oko cyklonu jest czyściutkie, wychodzi poza przestrzeń tych wszystkich wojen i wchodzi gładko na erę wodnika, tu. Niektórzy mawiają, taka słynna liczba 144 tysiące. Jedni mówią, że to są 144 tysiące istnień ludzkich, tylko wejdzie na nową ziemię. Inni jeszcze coś tam wymyślają, ale ja spotkałem się z pewną informacją, która ze mną rezonuje. To jest 144 tysiące herców. Czyli to jest wibracja pułapu nowej ziemi. Jeśli wibracji wejdą w tą nową... Tak, ci ludzie, którzy będą wibrowali 144 tysiące i wyżej, automatycznie podniosą swoją świadomość na poziom ery wodnika. Czyli nie nazywałbym nawet tego erą wodnika, bo to jest nazwa, a nazwa, jak każda forma, jest domeną Matrixa. Lepiej mówić nowa rzeczywistość, która już nie określa jakoś tam erą wodnika czy nową ziemią. Ale każdy niech sobie to przecedzi przez własne sito i zdecyduje, jak to będzie nazywał. 144 tysiące herców. Możecie nad tym popracować. Możecie wysłać modlitwę do swojego własnego serca, do swojego własnego Bogusia, by podniósł wam te wibracje właśnie na ten poziom. Ale dobrze, żeby nie dyktował nam strach, żeby w intencji tego nie był lęk przed śmiercią. Wybieram życie, a nie chcę żyć, bo boję się śmierci. Wybieram życie, to oznacza, że również akceptuję to, że nie przeżyję. Ale nie przeżyje moje ciało, a nie moje jestestwo.
I jeśli dojdziemy do takiego poziomu, uwolnimy się od strachu i wybieram życie dlatego, że chcę, bo chcę jeszcze przeżyć tą przygodę, ale w podtekście tam już jest usytuowane, że również akceptuję śmierć ciała fizycznego. Bo jeśli boję się i chcę żyć, to już wiadomo, że się boję. Więc jestem w niskich poziomach. Tutaj Matrix rozgrywa z ludźmi, co chce. Ważna jest ta intencja, we wszystkim zresztą. Czyli rozumiem, że to jakby przyswojone, tak? Wiecie mniej więcej, o co chodzi. Mogę dać taki przykład. Była kiedyś jeszcze w czasie II wojny światowej, pewna pani opisywali to. Ona w małym miasteczku mieszkała i nie interesowała jej zupełnie wojna. Ludzie się tym karmili, żyli tymi informacjami z frontu, co i jak, a ona to olewała totalnie. No i tak de facto wojna się skończyła i ona raz widziała z daleka niemieckiego tylko żołnierza. A w sytuacji, kiedy front przechodził przez jej miasteczko, to ona w tym czasie była u siostry w Łodzi, bo siostra źle się poczuła i pojechała tą siostrę tam opiekować się nią. Zauważcie, jak przestrzeń zadziałała u tej kobiety. Celowo ją wyciągnęła w danym momencie, żeby jej nie było, kiedy przechodzi front. Wróciła do domu, zobaczyła jakieś zgliszcza, ale nadal dla niej ta wojna była nierealna. Ona tym się nie interesowała. Ona interesowała się swoimi własnymi sprawami. I dlatego ta wojna do niej nie przyszła, chociaż całe tam prawie miasteczko było zniszczone. Tak działa oko cyklonu. I to nie ja wymyśliłem, jest tysiące potwierdzeń funkcjonowania tego mechanizmu. Dobrze, to już mamy przerobione, tak? No jeśli jesteśmy w sercu, to ja mówię, przywołuję to jeszcze jak najbardziej. Interesując się sprawami Matrixa, sprawami świata zewnętrznego, jesteśmy w umyśle. Umysł lubi nas wkręcać. To sami wiecie, jak trudno czasami jest z tego umysłu się wyzwolić. Robisz jedno, a on mówi, o, ale jeszcze tamto trzeba zrobić, jeszcze tamto. Albo jeszcze tamto. I najmocniej odciąga nas od rzeczy pożytecznych. Ja na przykład jak ćwiczę, to natychmiast albo zadzwoni telefon, żebym przerwał ćwiczenia, albo przypomina mi się, że jest coś tak ważnego, że muszę natychmiast iść i to robić. Później się z tego śmieję, ale tak umysł działa. Więc jeśli będziemy w teraz, zapomnimy o przeszłości, zapomnimy o przyszłości, ponieważ w teraz nie ma tych konstruktów myślowych. To jest tylko i wyłącznie konstrukt myślowy. Czas linearny, czyli przeszłość i przyszłość. Jeśli to sobie opanujemy, nie tylko w umyśle, ale w przestrzeni serca uświadomimy, to będziemy mogli dużo lepiej funkcjonować. Przestrzeń wariantów, o których pisał Vadim Zeland w swoim transurfingu, czy pole informacyjne wszechświata z fizyki kwantowej, o tym możecie poczytać o Joe Dispenza. To jest przestrzeń naszego wszechświata. To jest pole informacyjne, jakie każdy z nas nosi w przestrzeni własnego serca. W tej przestrzeni są potencjały wszystkich wydarzeń, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić. Czyli jeśli wyobrazimy sobie, że unosimy się w powietrzu na latającym dywanie, to znaczy, że tam jest taki potencjał i rzeczywiście możemy go przyciągnąć do swojej realności i latać naprawdę na tym dywanie. Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, jest jak najbardziej realne. To tylko ułomność naszego jestestwa poprzez wirusa zwanego jaszczurem sprawiła, że zatraciliśmy swoje moce. Mamy moc kreacji pełnomagicznej. Operacji bez skalpela. Nawet tak, samo się dzieje, to też pokazali, widziałem film, jak chińscy lekarze mentalnie uleczyli guza pęcherza u pewnej kobiety. To na USG było widoczne, jak ten guz malał, a zniknął zupełnie. I oni tylko modlitwę wysyłali, we trzech. A medycyna rockefellerowska mówi, że to pomyłka była. Ale o tym nie rozmawiamy, bo... Tak, nie zasilamy jaszczura. No, dokładnie, tak. To nie ma sensu. Widzimy pozytywy. Jeśli uważasz, że coś możesz, to możesz. Jak uważasz, że nie możesz, to nie możesz. Ty jesteś emanacją Boga. No nie mówię, że jesteś Bogiem we własnym wszechświecie, ale jesteś cząstką Boga, która tak jak fraktal posiada
wszystkie te same cechy, które posiada Bóg. Moc kreacji. I na nowej ziemi, czy tam nazwijmy to w nowej rzeczywistości, ta kreacja będzie dla tych istot żyjących tam natychmiastowa. Dlatego jeśli one będą chciały coś przeżyć, natychmiast wykreują sobie daną sytuację, danych partnerów do przeżycia tego i będą to przeżywały. Jeśli będzie tam jedzenie, a będą głodne, to natychmiast będzie w stoliczku, nakryj się i będą miały doskonałe potrawy, te, na które mają ochotę. Tam wszystko będzie się działo magicznie, tak jak w baśniach i bajkach naszych przodków, bo to wcale nie jest żaden kit, to była prawdziwa rzeczywistość, którą straciliśmy, schodząc do niskich sfer i dając się uzależnić tym sferom. To tylko na tym polega ten cały grzech pierworodny, że daliśmy się im uzależnić. Dopóki doświadczaliśmy w niskich sferach i nie przywiązywaliśmy do tego wagi, mogliśmy się bawić we wszystko, co tylko chcieliśmy. Później, jak się uzależniliśmy, to niestety naszą boską świadomość ściągnęło to do światów, w których teraz jesteśmy. I one nie są jednowarstwowe. Jest bardzo wiele poziomów na tym naszym 3D, w którym teraz żyjemy. Czasami nasze dusze, nasze świadomości skaczą wyżej, czasami niżej. Możemy być w wielu miejscach naraz, jeśli chodzi o świadomość. I wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, nawet teraz. Więc jeśli ktoś chce pogłębić tą kreację, to Joe Dispenza pięknie opisuje różnego typu techniki, jak wykreować sobie to, czego sobie życzymy, zarówno rzecz, jak i wydarzenie. Jak również w transurfingu mamy u Vadima Zelanda wariant przez tych potencjałów i to możemy też sobie robić. Ale jesteśmy w czasach, w których moim zdaniem należałoby wyjść z umysłu i pozwolić, aby kreowało nasze życie, nasze serce. Ono wie najlepiej, co jest dla nas dobre. Nasz umysł tego nie ogarnia, bo jest bardzo prymitywny. 5000 razy słabszy od przestrzeni serca. W związku ze związkiem, jeśli pozwolimy, żeby tą kreację przejęło serce, to wtedy dowiemy się, co jest dla nas najlepsze i będziemy przeżywali życie jako przygodę, jako drogę, niekoniecznie do celu. Sama droga będzie już fascynująca, a nie jako jakiś problem. Będziemy traktowali życie jako wyzwanie, jako przygodę, której efektów nie znamy. I to jest dopiero prawdziwe życie. Dzikie życie, które nie jest zaplanowane, bo planowane to jest przez umysł. Dzikie życie nie ma żadnego planu. W dzikim życiu zwierzęta czy traperzy, którzy wyjechali gdzieś tam w dalekie góry, żeby przeżywać doświadczenia dzikiego traperstwa, oni nawet nie wiedzą, jaki jest dzień, która godzina i tak dalej. Funkcjonują poza czasem tylko i wyłącznie w tej przestrzeni. Nie wiedzą, co się wydarzy i to jest piękne. I to jest dopiero prawdziwa gra Boga. Jeśli wyłączymy umysł i pozwolimy sobie na to, by kierowało nami serce, będziemy przeżywali w każdej chwili przygodę i wcześniej czy później nauczymy się podchodzić do tego z zachwytem. Dobrze, mówiłem teraz o kreacji, więc jeśli ktoś bardzo by się upierał na tej kreacji i chciał sobie kreować, to jest coś takiego jak prawo przyciągania albo jeszcze lepiej prawo założenia. Prawo przyciągania to mniej więcej pokazuje na tym, że wyciągamy gdzieś tam z przestrzeni wariantów jakiś zalążek czegoś, co chcemy przeżyć albo rzeczy i ściągamy ją, nadając jej uwagę i energię. A prawo założenia to według Neville'a Goddarda, możecie sobie poszukać książek i sobie to pooglądać, albo u mnie na stronie jest też taka audycja z dwoma dziewczynami pod tytułem Wysokie wibracje, one o tym mówią. Więc według Neville'a Goddarda wyciągamy wszystko z naszego wszechświata, który jest w nas. Nie gdzieś tam na zewnątrz, nie tu jako Bóg zewnętrzny, tylko w nas. Tu jest to całe centrum naszego jestestwa, a to jest aura tej boskości, która nas chroni i która jest całym wszechświatem. Bo wszystko to, co widzicie w swoim życiu, rzeczy, ludzie, zapachy, kolory i tak dalej,
To jest tylko wszystko waszą kreacją i to jest wami samymi. Każda rzecz jest tobą, tobą i tobą. Wszystko, co jest w nas dookoła, to jest nami. My jesteśmy przestrzenią, której źródło doświadcza życia, doświadcza różnych sytuacji. Więc można właśnie według tego prawa założenia ustalać sobie pewne rzeczy, które pragniemy przeżyć. Wiemy, że one są tutaj gdzieś w zalążku. Zasilamy je swoją uwagą i energią, ale nie gdzieś tam, tylko tu. Szybciej się to wszystko odbywa. I wtedy wyciągamy, niejako ucieleśniamy wydarzenia czy rzeczy, które wypływają z nas. I wtedy automatycznie ta rzecz, jesteśmy w środku wydarzeń. Przypuśćmy, wyobrażamy sobie jakiś dom. On wychodzi z naszego wnętrza i niejako nas obejmuje. I już jesteśmy w tym domu w środku, możemy sobie go wyobrazić albo odczytać, jak wygląda. Poczuć się, że to jest realne i wiara w to, pewność, że to jest realne, nadaje ciała temu wydarzeniu czy tej rzeczy. Patrzę w ryle. Czyli wyjście z gry, moim zdaniem, na czas obecny jest najlepsze. Przywracanie siebie samego to jest powrót do tu i teraz. Czyli my jesteśmy świadomością, która nie identyfikuje się, nie powinna identyfikować się z niczym, co tutaj. To jest świat nietrwały, to jest świat cały czas zmieniający się. Te formy pojawiają się i znikają. Jest nieprawdziwy. Świadomość jest prawdziwa, ten element boski, i ona nie musi utożsamiać się z rzeczywistością, którą tu widzimy, z materią. Jeśli się nie utożsamiamy, co mówiłem poprzednio, tak jakby chociaż z Matrixem, ale to, o przepraszam, tu widzę, że śmigam laserem po ludziach. Jeśli nie utożsamiamy się z tą sytuacją, rolą, którą odgrywamy, to też automatycznie wychodzimy z gry i możemy sobie pozwolić wtedy na bycie niezależnym graczem. Nawet nie tyle niezależnym graczem, obserwatorem. Wtedy to jest już inna percepcja. Dostrzegamy to z tej pozycji, w której my jesteśmy tą całą boską otoczką, świadomością, a to jest nasz awatar, którego uważaliśmy do niedawna za prawdziwą rzeczywistość i za nas samych. I wtedy ta rzeczywistość boska, świadomość, bawi się jak awatarem w grze komputerowej i doświadcza. Wtedy nie boi się o wiele rzeczy, wtedy widzi dużo więcej w historii tego awatara, a poza tym akceptuje wszystkie rozwiązania, jakie mogą dotknąć awatara. Ja wiem, że jak ktoś identyfikuje się z ciałem, to może mu być przykro, że Boguś jest tak nieczuły. Ale szczerze powiedziawszy, nasza świadomość nie ma żadnych emocji. Dla niej najważniejsze jest doświadczenie. Ja akurat przeżyłem to osobiście, bo w momencie, kiedy byłem już na największym dnie, zupełnie bez pieniędzy, traciłem już mieszkanie, które wynajmowałem, a musiałem opuścić, bo nie miałem żeby zapłacić. Wtedy naszła mnie taka ciemna noc duszy i przekląłem życie, Boga i wszystkich. I wtedy pojawiła mi się ta moja głęboka rzeczywistość, która była czystą świadomością i wtedy nazwałem to bezduszna. Ona była bez żadnej emocji. Wściekałem się, widząc to w sobie, i pytałem, kim ty jesteś? To jakiś diabeł? Nawyzywałem sam sobie wtedy, czyli tej swojej głębokiej świadomości, bardzo mocno. Przekląłem ją nawet. Teraz dopiero rozumiem, czym jest czysta świadomość. No bo możemy to porównać do gry komputerowej. Bierzemy sobie, tworzymy jakiegoś awatara i odgrywamy z nim jakieś tam wojny, czy na przykład Cesarstwo Rzymskie. Jest tam jakiś wojownik i my zaczynamy z nim się identyfikować. Później nurkujemy w tego awatara i nagle zauważamy, że jesteśmy tym awatarem. I chcemy jak najdłużej grać w tej grze, zapominając o tym, że byliśmy graczem w świecie dużo większym, doskonalszym i piękniejszym. A trzymamy się pazurami malutkiej trzywymiarowej gry,
bo się boimy wrócić do źródła. Tak mniej więcej to wszystko wygląda i dlatego warto jest jednak zaakceptować, że nasza świadomość nie ma emocji. Ona może mieć uczucia, ale nie ma emocji. Tak de facto to tam głębiej to nawet i uczuć nie ma. To wszystko są programy po to, żebyśmy mogli doświadczać w różnych rzeczywistościach, na różnych poziomach, gdzieś tam w tych 5, 6, 3D, cały czas jednak te D. Jeśli będziecie o tym pamiętali, to nawet jeśli spotkacie się ze swoją własną jaźnią, która może wam się wydać zimna i bezemocjonalna, to przywitajcie się z nią, dajcie jej buzi i pobłogosławcie. Pobłogosławić, jak mówiłem, warto nawet jaszczura. Już ten odcinek zbliża się do końca. Jeszcze stop przeszłości, kreujemy przyszłość od zera. Tutaj takie hasło sobie zapisałem. Więc mówiłem, wycinamy najchętniej, najlepiej wycinamy swoją przeszłość. Nie musimy pamiętać, co było w naszej przeszłości. Ona i tak jest zapisana w naszym sercu. Tam są, nazwijmy to, kroniki Akaszy. Tam jest każda myśl, każdy oddech, każdy czyn zapisany tak jak na taśmie filmowej. Wszystko tam się notuje. Więc nie musimy tego pamiętać w umyśle. Robimy stop przeszłości i kreujemy życie od zera. Nie mamy przeszłości, nie mamy programów, które mówią, co możemy, a czego nie możemy, bo możemy wszystko. Nie mamy żadnych ograniczeń. Jesteśmy istotą boską. Jeśli nie mamy strachu, nie mamy programów, które nas ograniczają, czy mówią nie rób tego, bo grzech, albo nie rób tego, bo to się nie opłaci, to wszystko jest umysł. Bo jeśli mamy doświadczać, to nieważne, czy wygramy dane rozdanie, czy przegramy. Zdobędziemy doświadczenie i to się liczy. Więc jeśli nie odrzucimy tych dogmatów starych, starego paradygmatu świata 3D, niestety nie będziemy mogli doświadczać w wyższych światach. I wtedy zostanie nasza świadomość pociągnięta z powrotem do świata, który już umiera, do 3D. On się kończy i nie wiem, może jeszcze przeżyje kilka setek, może ten NWO potrwa, jak mówią niektórzy, 1000 lat różnego typu cierpienia i ogłupienia, ale nie wszyscy muszą w tym brać udział. Jeśli nie chcecie w tym brać udział, możecie wykorzystać wiedzę, jaką macie w sobie. Tutaj w przestrzeniach serca szukajcie też odpowiedzi na wszystkie wasze pytania. Jeśli wyślecie do waszego źródła pytania, prośby, ale nie na kolanach. Źródło jest tak jak dobry ojciec, jest częścią nas i ono nie potrzebuje, żeby na klęczkach o coś błagać. Trzeba rozmawiać jak z szacunkiem, jak z każdym innym stworzeniem, ale bez uniżania się. I wtedy proście, a będzie wam dane. Uwolnij strach i pragnienie przetrwania. Mówiłem o tym wielokrotnie. Ja wiem, że ciężko jest od tych rzeczy się uwolnić, od znajomych, od przyjaciół, od rodziny, od dzieci, od pieniędzy, od biznesów i tak dalej. Ale niektórzy ludzie, jak ostatnio zauważyliście w trakcie tych wydarzeń, kiedy byliśmy zapuszkowani w domach, dla tak zwanego świętego spokoju dało sobie zrobić krzywdę. Bo akurat to czy tamto. Każdy ponosi odpowiedzialność za własne życie i nie będziemy tego oceniać, ale też żebyście wiedzieli, że jeśli ten świat będzie dla was ważny, to niestety jesteście wkręceni i o żadnej nowej ziemi nie ma mowy. Tak samo, jeśli chodzi teraz o tych tysiące złotomówców, jak to się nazywa? Złotoustych mówców. Tego jest teraz zatrzęsienie. Oczywiście te słowa porywają, sam znam niektórych, którzy pięknie mówią, chodź za mną, ja was uczyć każę, ja wam pokażę, to jest jedyna droga i tak dalej. Patrzcie na czyny, a nie na słowa, bo te słowa naprawdę potrafią omamić. Ja na przykład szukałem pewnych haczyków u niektórych ludzi, którzy naprawdę pięknie mówili i do ich wiedzy nie mogłem się przyczepić, a dopiero później, po jakimś czasie, z moim nastawieniem, że jestem otwarty i szukam, gdzie jest haczyk, ten haczyk znalazłem. Nie będę mówił tu o szczegółach, bo nie chcę, żeby się wydało, o kogo chodzi, ale naprawdę tego jest dużo. Wy sami jesteście kreatorami swojego życia. Jeśli pójdziecie za jakimś guru, który wam narzuci kierunki,
to niestety wylądujecie znowu w Matrixie, w tak zwanym rowie, w malinach. Wy możecie iść własną ścieżką i głos waszego serca pokaże wam właściwe kierunki. Tak jak ja tutaj mogę wam pokazać pewne kierunki, za was tego nie zrobię, a wy też wykorzystacie tylko to, co uznacie za stosowne. I tak polecam, bo nie wszystko, co ja mówię, będzie trafiało do waszej rzeczywistości. Myślę, że sprawdzę jeszcze, ale myślę, że tutaj w tym rozdziale będziemy mieli wszystko powiedziane. No nie, jeszcze szybciutko pojadę. Strach przed opinią innych to jest też bardzo ważna sytuacja. Jeśli bawimy się w Matrixa, będziemy mieli lęk przed tym, co inni o nas pomyślą, co powiedzą, jak zrobią. Jeśli zaufamy źródłu, to nieważne, że nawet jacyś inni, którym nie spodoba się nasze zachowanie, wykonają jakieś ruchy, które będą nieprzychylne, czy wręcz wrogie. Jeśli jesteśmy sobą i jesteśmy w tej rzeczywistości, to źródło nas ochroni albo da nam takie podejście do uderzenia, które otrzymamy, że wyciągniemy z tego korzyści i właściwe wnioski. Trzeba też pamiętać o własnej mocy. Ludzie boją się własnej mocy, unikają tego. Tą moc znajdziecie w prawdzie, a moc jest w waszych sercach. Jeśli będziecie pamiętali o tym i wzywali tą moc, to będziecie na bardzo dobrej drodze do polepszenia sobie rzeczywistości tutaj jeszcze przed tymi wielkimi zmianami, które niedługo nastąpią. Warto jest przywoływać w wyobraźni światło. Albo tutaj w afirmacji, potężnej afirmacji pojednania ze źródłem, o której będziemy jeszcze później mówili, a którą można znaleźć na moim YouTubie Chris Rudolf TV. Ale też możemy wyobrażać sobie to światło w przestrzeni serca, jak ono się rozrasta i coraz bardziej zajmuje całą powierzchnię naszej rzeczywistości. To jest bardzo potężny, ochronny mechanizm. Bardzo potężny. Warto jest pracować. Niektórzy mają problem z wyobraźnią. To do tych informacja, że nawet jeśli nie potrafisz sobie wyobrazić tego światła tu w przestrzeni serca, ale wiesz, że ono tam jest, wiedz, że ono tam jest, bo ono tam jest. I wcześniej czy później zaczniesz dostrzegać to światło i wtedy wspomagaj je. Proś źródło, by rozświetlało ciebie od środka. To światło to jest informacja, to jest zdrowie, to jest dobrostan i to jest opieka nad tobą. No, to jakby rozświetlenie bardzo, bardzo istotnym elementem. Szczególnie na czasy dzisiejsze. Wiara czyni cuda, mówiliśmy. Moc błogosławieństwa mówiliśmy. Czyli dobrze błogosławić wszystko i wszystkich, włącznie z tymi ciemnymi siłami, ponieważ one, tak jak mówi przysłowie, demony zaganiają do raju ludzi. Więc demony są dla nas wyzwaniem i wcześniej czy później będziemy musieli przeciwstawić się siłom demonicznym, żeby osiągnąć zbawienie, wyzwolenie i światło. Więc, czy nawet Faust chyba, w Faustie Goethe napisał, że Mefisto jest tą siłą ciemną, która poprzez zło czyni dobro. Tak, z grubsza jakoś, nie zacytowałem tego właściwie. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli patrzymy na pozytywne aspekty każdej sprawy, to się okaże, że tak zwanego zła nie ma. Bo skoro nie ma śmierci, to nawet te najokrutniejsze wydarzenia, które tam dowiadujemy się z różnych stron dochodzą, też nie będą już dla nas tak bardzo tragiczne czy przerażające. Szacunek do wszystkiego, co jest, to mówiłem, o intencji już mówiłem, czyli na zakończenie tego odcinka. Ufność w opiekę źródła. Jeśli jesteśmy w tym stanie, jeśli jesteśmy wypełnieni światłem jako ciało i wypełniana cała przestrzeń jest światłem, w końcu dojdziecie do tego, jeśli będziecie tego pragnęli, to wtedy jesteście jakby prowadzeni przez źródło, przez boskość i wtedy jest opieka energii źródła. Opiekuje się z wami, kieruje, pokazuje cele. Źródło otula nas i jakby
dba o nasze bezpieczeństwo, ale nie na zasadzie bezpieczeństwo, bo się boję, tylko bezpieczeństwo, ponieważ chcę doświadczać dalej. No i zaufaj opatrzności. Często też, jak już mamy trudne sytuacje i nie potrafimy odnaleźć właściwego rozwiązania, często są trudne sytuacje, sam wiem o tym, to wtedy warto zaufać opatrzności, odpuścić wszystkie próby tak zwanego ratunku. Często w biznesie walczymy, bo chcemy uratować resztki, zamiast odpuścić, niech to się zawali i wtedy będziemy budowali od początku. Więc jeśli odpuścimy tą walkę całą, walkę ze sobą we wnętrzu i zaufamy energii źródła, to ona nas wyprowadzi z problemów. No i na tym ten odcinek zakończymy. No i do zobaczenia w następnym. Cześć. Mam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf.